Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy Mołdawia. A to nie bez powodu, ponieważ chciałbym zrobić tak, aby Mołdawia otoczyła całe Morze Czarne i miała tak naprawdę swoje prywatne morze. I no i co, zobaczymy czy nam to wyjdzie, ale przed tym zapraszam do pisania wyzwania na film, ponieważ właśnie można powiedzieć, że wyzwaniem było to, żebym zrobił coś z Mołdawią. No i zdecydowałem, że zrobię coś takiego. Więc co, jakiś komentarz, sub, łapka, wbijajcie na Discorda Polski GSD, link w opisie. I co, ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Dobra, dodamy punkty. Jak rozdałem punkty. No i na sam początek chyba będę musiał usunąć armię i lecieć mocno w ekonomię, bo jak na tą chwilę jestem otoczony przez dwa duże państwa, które mogą mi bardzo porządnie zagrozić. Jeszcze Transnistria się buntuje. Zwiększamy oczywiście podatki i mniejsze towary i inwestycje. Chociaż towary bym zwiększył, żeby mieć populację. I chyba pójdziemy w rozwój ekonomii. Ile w Buchareszcie ekonomii na początek. W ogóle w naszym kraju Mołdawia, Mołdaw czy takiego. Mają to jest 88% populacji. To jest Naddniestrzanie, Gagauzi, Ukraińcy i Rumunia. A my dalej lecimy rozwijać ekonomię. W ogóle zapomniałem, żeby z nimi polepszyć relacje, bo jak mi wlecą, to nie będzie się... O, i teraz jest dobry czas, żeby zebrać armię i wlecieć w Rumunię, bo ma teraz wojnę z Grecją. I wziąć te tereny i wziąć sobie dostęp do morza. Dobra, spróbujemy cokolwiek zrobić. Raczej całej Rumunii nie uda nam się zająć, bo oni to coś zrekrutują na szybko, ale można próbować oczywiście. Najwięcej. Chyba, że bo się nie zanosi na jakieś duże armie. Tak, całą Rumunię. Dobrze wykorzystaliśmy czas. Ale całej Rumunii nie możemy wziąć, więc weźmiemy takie tereny, żeby mieć w ogóle jakąś ekonomię. No, coś takiego. Takiego w sumie nawet chciałem. Nie zgodzili się. O, albo mają wojnę z tymi. Dobra, przechodzić tutaj wszyscy teraz. Tam się wypalili, my to zaraz zgnieciemy. Czy Grecja się odbije? Czy ja nadal będę mógł wziąć tyle samo, czy nie? Nie mogę samo, ale w sumie będą nadal fajne granice. No i jest. Trzeba usunąć armię, żeby móc to zasymilować. A damy Grecji przemarsz, szczerze. Od Grecji nie potrzebuje żadnych prowincji. Niech sobie podbiją tą Rumunię. Nawet dobre relacje z nimi będziemy mieli. Z Ukrainą nadal muszę pamiętać prawienia. Dobra, zasymilowaliśmy i czekamy na pieniądze. To co się wbija? Turcja. Szczerze, bo Ukraina będzie wyczerpana wojną za parę lat w sumie. Jakby się tego nie chwić też, tylko bym musiał zebrać tych 200 tysięcy około i jeszcze zasymilować właśnie tej tereny, do którego będzie gdzie rekrutować armię. Robiłbym tutaj watchtowery, bo tutaj, okej, nie trzymają na mojej granicy armii, warto wiedzieć. Dobra, coś takie, tyle kasy powinno starczyć, to dużo kasy jak na Mołdawię. W sumie nawet bardzo szybko się rozrastamy, tak naprawdę Mołdawia jest ekonomicznie dobrym państwem. Jak się właśnie poczeka na tą wojnę rumuńsko-grecką, to naprawdę można dużo ugrać. Tutaj po 3000, bo my tam wejdziemy z Odessy i od razu atakujemy na Kijów. Oj, tutaj tyle, bo i tak na Odessy. Jeszcze wchodzimy na was. Musimy stać tam, bo mi tutaj będą chcieli zaatakować. Tyle. No i atakujemy dalej, nie? O, wbili środka państwa. Prawdopodobnie zacznie się rozlewanie. No ale dobra, chociaż coś tam zabierzemy. No i żeby odciąć ich tak naprawdę dostęp do Morza Czarnego, to musimy im zabrać tutaj Krym, tutaj i tak przejść po prostu. O, dobra, nie zdążyli się rozwać. Polska, widzę, że miała wojnę i przegrała, jakby. Typowo na Polskę. Polska zawsze prawie przegrywa wojnę z Ukrainą. Wiesz, czasami mi się to wydaje, że to zależy od państwa, jakim grasz. Te wszystkie wojny. I jak one się potoczą. Na przykład jakbym grał taką, nie wiem, Australią, no to teraz Polska by na przykład pomogła wygrać. A jak gram Mołdawią, to Polska przegrywa. No jak oczywiście gram Polską, no to jako gracz sportowy, to no Polska nie upadnie. Polska nie ma prawa upaść wtedy. Wtedy prawo Marcina wbija na chatę chłopa, który stworzył tą grę. I mówi, usuwaj wojny na Polskę w kodzie gry. O nie, na Krym mi idą. Szczerze, nie wiem czy nie czekać, aż oni odbiją ich. O ile ich odbiją? A w to wątpię, więc może jak najwięcej zdobyć. Ale w sumie ja będę mógł odkupić tą armię. Tylko, że nie będę miał za co ją wykupić. No właśnie. Usuwaj mi to, bo ja muszę mieć za co tą armię. Daję kupić tą prowincję. No bo za darmo mi jej nie dadzą. Ale w sumie ja ich mogę podtrzymać. Poczekać, aż zbiorę pieniądze. Nie idzie tam tu. A, dawaj. Wierzę w siebie, Rebelia. I uwolnij się jeszcze. Dzięki. Boże, jak mi to siadło fajnie. Wziąłbym coś takiego i szczerze. Ja nie biorę tak, żeby to okrążyć. Tylko, no okrążyć oczywiście muszę to. Ale biorę tak, żebym też coś
w ogóle miał z tej wojny więcej. No, no i Ukraina będzie marginalnym państwem, tak? Nic nieznaczącym się na arenie narodowej. Idźcie tutaj i podbijemy sobie ten Krym. A jest to dokładnie Królestwo Bosporańskie? Nie wiem, dziwna to nazwa, chyba jakieś plemię było. No i dziękuję. Fajne, fajne, podobuje mi się. Bułgaria mnie nie lubi, ale jakoś mnie to zbytnio nie rusza, bo zaraz się w nią wbije. No my już zarabiamy 6 tysięcy miesięcznie, to są naprawdę są już duże pieniądze. Ale w sumie mogę to jeszcze powiększyć, badając technologię, więc chyba teraz robię. Otóż Szwecja odwala, ty, weź się uspokój. Tutaj pół Niemiec, tutaj pół Estonii i Łotwa. Szaleni, szaleni. Tu jeszcze Belgia w Estonię wleciała. A w Polsce, no nie wiem, to wygląda jak, w Polsce to wygląda jak rozpad dzielnicowy. Okej, macie wojnę z Chinami, tylko żebym z wami jeszcze nie szedł. Dobra, powiększyliśmy. No i mamy od razu populację, trzymanie wojska, no i podatki. Jeszcze w ekonomii. Co mnie to za choroba atakuje? Plaga. Ukraina chce ode mnie dostęp wojskowy. Nie dam. Ile chcecie dać? Przecież wy nawet z Turcją nie macie prawa wygrać. Kijów. O, Turcja. Chcemy wojnę z Iranem. Chyba czas na rekrutowanie armii. Ale oczywiście armię też będę musiał zrekrutować na morze. Bo Turcja jest jednym z tych państw w Age of History, które robi masowe desanty. Tak jak Szwecja na przykład. Więc 4000, 8000. Tutaj jeszcze na przykład też zbiorę. I będzie dobrze. Okej, 3000 tam już płynie. No i co? Chyba można atakować. Chodzimy na pierwsze tereny. Nie gada, że to jest Finlandia. A nie, co? Nikt z was nie ma wojny. Podbijemy szybko Bułgarię i cofniemy armię tutaj. Straciliśmy coś armię? Chyba nie, no może chyba nic nie straciliśmy. O jest, Arabia się, Iran jak się wbił. Będę musiał czekać na koniec wojny. A, możesz sobie rozwiązać tę armię. Oni nie mają armii na desanty. Proszę, im już totalnie armii nie starczyło, żeby się desantować. Ale przynajmniej pierwszy dotarłem do Ankary, tak? To się liczy. Dobra, niech zakończę z nimi wojnę. Ja tutaj przegrupuję od razu. Handel, złoto, kurs, a ja, bo jeszcze mam wakacje. No tak, zapomniałem. No jakbym miał coś takiego wziąć od... Turcji to by było głupie, szczerze. No takie to już lepsze, ale w sumie tu bym tak zrobił. Tak, taki pokój będzie fajny. Powiedz mi, ile ja tu mam armii? Nie wiem, czy starczy na wygnanie ich stąd, więc... A, bo typowa Gruzja. Nic nie ugramy? To nic. I tak będziemy wysyłać desanty. Dobra, budujemy tam port w Odessie. 21 tysięcy na Gruzję. Hello. A, jeszcze Turcja się w nich bije. Nieładnie. No, jeszcze mnie... Dobra, to było wciulnie kulturalne. Co wy zrobiliście? To zero kultury. Kolwiek. Wezmę już ten pokój z Gruzją. No i... Czekaj, teraz tutaj. No i trudno, że mam relacje, dobra. Ale przeszkadzacie mi w moich planach. Tam mogą mieć dużo armii, bo wojnę te z Azerbejdżanem mają. Wyzwalamy Azerbejdżan. Co, oni nie mają armii? Tutaj, co jest z nami, chłopak? No, jednak nie, jednak mają. Starczy mi na to? Tak, nawet tu im zabiorę, żeby nie mieli czegoś. Tu bym pogrubił po prostu. W razie co, to przejdź tutaj, a wy atakujcie. W razie by się mieli nie zgodzić. Dobra, zgodzili się. No, chciałem powiedzieć, że i tak urośli, ale Azerbejdżan twierdzi inaczej. No i co, została mi tylko wojna z Rosją chyba. Tak, tylko wojna z Rosją. Zostawię tę armię lepiej. O, Polska się odbija. Okej. Okay. Nawet odbija swoje tereny. Po przemyślenie. Ja trochę muszę usunąć tą armię jednak. Jednak to nie ma prawa bytu, bo ja muszę zasymilować. Ale widzę, że Niemcy też nie mają zamiaru się poddać. Właśnie Czechy podbiły. To jest wyżej ode mnie. Indonezja i Tanzania? Dlatego jest pierwszy. Dlatego Tanzania jest piąta. No też populacja. A nie, populacja ma większą. To nie wiem. O, Polska jednak podbija sobie Przemyśl. Po moich słowach stwierdzili, że chyba jednak im się przyda. A my tu rekrutujemy armię na Rosję. A bardziej na wojnę z Rosją, a nie na samą Rosję. Ponieważ myślę, że ja tę wojnę po prostu zrobię coś takiego, że będzie tutaj takie przejście i skończę wojnę. Nawet te armie w miarę są. I teraz tutaj. Czy Francja wbija? Ty robisz Francji? Ile to masz, ile krajów ma z tą wojnę? Ty się jeszcze w Polskę wbijałaś. Teraz się w Czechy wbijasz. 34 tysiące jeszcze. No to wyślij tutaj. Dobra. No i ja. Macie z Chinami i z Indonezją, jak na froncie. Czyli macie całą armię tam. Zarobiście. O, ja tu jeszcze nie dosłałem, a już powiedziałem wojnę. Ja to jednak jestem mądry. Oczywiście zaczynamy od dolnego frontu, bo punktów ruchu nam chyba nie starczy cały front. Czy starczy? Starczy. Fajnie. Dobra, tu mam 15 tysięcy, to tamto niech się nie rozdziela. Wy musicie bardziej w dół skręcić, żeby się połączyć. Teraz mnie cały front nie starczy. No, dobra, tu już się połączyliśmy, tylko potrzebujemy jeszcze te dwie prowincje. A Rosja podczas wojny poprawia ze mną relacje. Mądrze. No to za tą poprawę relacji możemy skończyć wojnę. Czy tak powiększyć sobie tutaj tereny jeszcze? Kto mi zabroni? No, idealnie gwiazdkonowane. No i mamy ładnie zrobię otoczone nasze Morze Czarne. No i co? To już będzie koniec tego odcinka. Ja jeszcze raz zapraszam na Discord Piaski GSD. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajka i do usłyszenia. No i cześć.